dom jednokondygnacyjny, powierzchnia mieszkalna to 172 m kwadratowe. Pomieszczenia są wysokie, bo to jest prawie 3 metry. Taki był nasz wymóg od samego początku, żeby to były wnętrza wysokie i duże, otwarte. Zawsze chcieliśmy z mężem, by ogród wchodził do wnętrza i był taką zewnętrzną wręcz ścianą, ta zieleń ogrodu z jeszcze jedną zewnętrzną ścianą okalającą cały dom. Stąd ogromne przeszklenia jak na dom o tej powierzchni. To jest dla mnie i dla męża bardzo ważne, żeby dom był tak zwanym ekologicznym przedsięwzięciem i dlatego wydawało nam się, że coś, co będzie powodowało kłęby dymu wychodzące z komina, to nie dla nas i szukaliśmy w związku z tym innego rozwiązania. No i pojawiło się właśnie w ostatnich kilku latach coraz więcej artykułów w prasie na temat takiego rozwiązania jak pompa ciepła i fakt, że to rozwiązanie, które przyszło do nas z północy, gdzie jest znacznie zimniej, no przemawiał na jego korzyść. Ja lubię, żeby w domu było ciepło, w związku z tym pytałam, czy nie będę musiała w jakimś sensie się ograniczać zimą. Prosiłam o urządzenie, które zapewni mi dość dużą rozpiętość temperatur w domu. Zadanie, jakie zostało postawione przed firmą Sanito, to zapewnić komfort cieplny zimą i chłodzenie latem. Inwestor zdecydował się na ogrzewanie podłogowe w całym budynku. Komfort cieplny zapewnia nam pompa ciepła Danfoss z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. 5 odwiertów po 50 metrów głębokości. Największym wyzwaniem było zaprojektowanie systemu grzewczego dla tak przeszklonego budynku. Zastosowaliśmy system ogrzewania podłogowego o zwiększonym zagęszczeniu rur. To ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe ma dwie funkcje, czyli ogrzewania zimą i chłodzenia latem, co przy takich przeszkleniach, jakie widzimy w tym domu, jest niezmiernie ważne. Ponieważ słońce jednak wchodzi i ogrzewa ten dom latem i taka zimna podłoga jest bardzo komfortowa. Także przez cały rok ten pierwszy używania tego domu bardzo dokładnie spisywałam wskazania licznika energii elektrycznej, by wiedzieć, czy to jest rozwiązanie faktycznie drogie i doszłam do wniosku, że absolutnie nie. Porównując moje rachunki za prąd z rachunkami za gaz znajomych, widzę, że ja płacę zdecydowanie mniej. Niektórzy pytają też o to, czy mam wystarczający komfort cieplny w domu zimą i tutaj zawsze ich przekonuję, że zdecydowanie, bo jednak 23 stopnie przy takich dużych przeszkleniach to jest dużo, a mogłoby być jeszcze więcej. Wybór firmy Danfoss był częściowo dziełem przypadku, ale tutaj chciałam producenta, który ma już wieloletnie doświadczenie w produkowaniu tego typu urządzeń i sprawdzone rozwiązania, tak jak wcześniej mówiłam, w krajach o jeszcze niższych temperaturach zimą. I tu w wyborze akurat tej firmy pomógł nam już pan Piotr z firmy, która miała całą tą realizację przeprowadzić. Także on zasugerował firmę Danfoss jako tą, która dla naszych potrzeb ma najlepsze rozwiązanie.